Pani senator Gosiewska jeszcze chciała zadać pytanie. Bardzo proszę. Panie ministrze, ja nie dopytałam na komisji, mam takie pytanie. Tutaj w artykule 7 możliwość odrzucenia wniosku mam pytanie, że niniejsza umowa nie nakłada na stronę proszącą o pomoc obowiązku udzielenia informacji podlegającej ochronie prawnej lub informacji, które mogłyby ujawnić jakąkolwiek tajemnicę handlową, gospodarczą, przemysłową. Czy ta umowa w sposób właściwy jakby i czy nasza też administracja jest przygotowywana do tego, żeby nie ujawnić właśnie tych danych? Mamy inne jakby przykłady może, kiedy ujawniono dane, może to nie jest dobre porównanie, bo nie ten kraj, tak? Jakiś opozycjonistów białoruskich bez takiej analizy jakiegoś, bez zastanowienia, czy tutaj nie jakby no, polskie instytucje są do tego przygotowane, żeby nie udzielić informacji, które nie powinny być udzielone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze. Tu trzeba czytać ten artykuł również, nie pamiętam, który to jest przepis, mianowicie taki, że obie strony zapewniają poufność tych informacji. To znaczy one nie mogą być udzielane, że tak powiem, bez zachowania tej zasady poufności, czyli inaczej mówiąc, mogą być wykorzystane wyłącznie de facto, wyłącznie w postępowaniach podatkowych. Czyli czy strona gibraltarska by zwróciła się do strony polskiej o informacje o swoich rezydentach podatkowych, no to oczywiście my ją możemy uzyskać, jeżeli mamy takie informacje. Jeżeli druga strona zapewni, że ta informacja będzie wykorzystana wyłącznie w tym celu, który jest opisany w tej konwencji i odwrotnie. Także tutaj jakby cel tej samej konwencji jest nieco inny. Ja rozumiem jakby ten przykład podany przez panią senator, natomiast on dotyczył jakby innej kwestii. Tak? Tam, o ile ja pamiętam, to były przekazane po prostu PIT-y przez polskie władze, które wypłacały jakieś należności chyba opozycjonistom białoruskim, no co było no, z pewnością no, co najmniej błędem politycznym i naraziło, o ile pamiętam, tych opozycjonistów na pewne sankcje. Natomiast tutaj jakby jest inna sytuacja. Tak? Po pierwsze jest zasada poufności, no i po drugie zasada tej wzajemności. Także, czyli jeżeli my nie mamy pewności, że ta zasada poufności nie będzie dochowana, no to my możemy odmówić przekazania takiej informacji.